Proszę Państwa, zgodnie z tradycją trzeba zrobić mały wiec. Chodźcie, Panią szczególnie. No jak to Pani przyjechała z Wielkiej Brytanii specjalnie na nasz wiec. Zapraszamy, Pani miała najdalej. Brawa dla Pani, brawa dla Pani. Zapraszamy, proszę bardzo, Krzysiu też, chodźcie koledzy. Tutaj szef KPN-u, drugi szef gdzieś tu KPN-u. Gdzie tu są ci koledzy? Cała tu gwardia. O, Włodek też, proszę bardzo. To nasze zwycięstwo. Proszę Panią, to nasze zwycięstwo. Pani też ma swoją cegiełkę. Bardzo Pani dziękujemy za potrwanie przy polskości na emigracji. Proszę Państwa, zgromadziliśmy się dzisiaj pod Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, ponieważ rozpoczyna się tutaj seria procesów, które są rozpatrywane przez sąd drugiej instancji, ponieważ trwają w tej chwili nasilone represje wobec patriotów w sądzie rejonowym. I my się odwołujemy, bądź odwołuje się policja, i te wszystkie sprawy będą tutaj trafiać, chyba że się sędziowie wyłączą. I już jedną taką sprawę mamy zasygnalizowaną, że się sędziowie tutaj z regionu wyłączyli i jedna ze spraw przeciwko nam trafia do sądu w Krakowie. Pewnie ci z Krakowa ze strachu też się wyłączą, przekażą to do Łukaszenki, Łukaszenko to przekaże do Putina. No i też, no zobaczymy co będzie. Do Korei Północnej może trafimy w efekcie. Ale proszę Państwa, dzisiaj pierwszy mecz 1-0 z Szajką. Towarzysz Rudnik i spółka z policji wytoczył przeciwko nam ciężkie działa. Jeszcze nie wiedział, że oczywiście zmieni się Polska niebawem i padnie cała ta ich szajka. I miał odwagę bezczelną wytoczyć patriotom, całej grupie patriotów przecież z Nowego Sącza i z Krakowa, z Łodzi, z Katowic, sprawę o rzekome zniszczenie, ja nie wiem jak można zniszczyć i znieważyć obelisk ruskich okupantów. Jak można znieważyć okupantów, nie jest to dalibóg zupełnie niezrozumiałe, no ale taką miał odwagę albo zadanie. I ten proces wygraliśmy z hukiem w pierwszej instancji. Bardzo ładnie to uzasadnił sędzia. Trzeba to przypomnieć, że działanie policji było bezzasadne, ponieważ dawno władze miasta powinny były wykonać uchwałę Rady Miasta o likwidacji pomnika ruskich okupantów. I za to mu się należą brawa. Bo taka jest prawda. Gdyby w roku 1991 tutaj są nasi koledzy ze Strzelca i z KPN-u, jak szli tu przez miasto, wyrwali tutaj w centrum tablicę, mogliby o tym powiedzieć, komunistyczną, i szli do pomnika, też go można było wykończyć, ten pomnik, ale wtedy zdaje się, że nasi koledzy z Komitetu Obywatelskiego Solidarność przy Lechu Wałęsie troszkę im łydki drżały ze strachu. Więc musieliśmy to dokończyć po ćwierćwieczu, ale z tej prostej sprawy, z tej przecież akcji, którą zainicjował tutaj przecież i środowisko z Nowego Sącza, Patriotycznej Klub Gazety Polskiej i Towarzystwo Historyczne, no i wielka zasługa Krzysztofa Bzdyla, który zorganizował Kraków, który wyruszył z własnych opłotków z szarżą tutaj wsparcia do Nowego Sącza. I dzięki tej akcji, którą zainicjował Krzysztof Bzdyl, zdołaliśmy to truchło zlikwidować, usunąć. I jeszcze teraz niestety troszkę musimy ponosić konsekwencji tych wojen, ponieważ wytoczono nam fałszywe zarzuty, oskarżono nas o znieważenie pomnika okupantów i o to, żeśmy napadli na policjantów, prawda? Szliśmy po mieście, grupa bandytów i szukali, gdzie tu są policjanci i na nich napadli. No, kompletna absurd, ponieważ myśmy demonstrowali pod pomnikiem i otoczyła nas zgraja policjantów z karabinami, miotaczami gazu. Szarpali nas, przewracali, wlekli jak worek kartofli. Także, no nie ma zgody na te bandyckie działania policji. Bardzo się cieszę, że ten pierwszy proces się zakończył dzisiaj prawomocnym wyrokiem. Spodziewałem się od pani sędzi trochę więcej odwagi, że powie parę słów prawdy, ale podobno i tak już zaszło duża u niej przemiana, bo przed wyborami naszych ludzi tutaj opowiadali mi, uznawała, że oni jednak są bardzo niegrzeczni i nie powinni się skarżyć na policję. I zobaczcie, jaka metamorfoza u tej pani sędzi. Parę dni wybory i proszę, jak się ładnie umiała zachować. Także
dydaktycznie ten wpływ na sądy się odbywa i ta dzisiejsza nasza akcja i kolejne, które tu będziemy robić, powinny być taką właśnie formą edukowania społeczeństwa, bo media są więc przez media do społeczeństwa, że są patrioci, nie damy się wszyscy ogłupić, nie wszyscy wyemigrują, nie wszyscy dadzą się zastraszyć, ale są ludzie świadomi, waleczni z różnych środowisk, bo przecież są narodowcy, dzisiaj piłsudczycy, ludzie z Solidarnej 2010, weterani jeszcze z lat 70., założyciele KPN-u i są ludzie, którzy niedawno się włączyli, młodzi. Bardzo się cieszymy, że wszystkie te pokolenia są tutaj reprezentowane. Także myślę, że dzisiaj bardzo udana akcja, bardzo udana edukacja Sądu Okręgowego i myślę, że czeka nas teraz edukacja Sądu w Krakowie. No i kolejne procesy, bo przecież na pewno ta szajka odwoła się od kolejnych wyroków, które przegrali. I jeszcze zwracam uwagę wszystkim, którzy byli dzisiaj oskarżeni, żeby do mnie podeszli. Trzeba złożyć dzisiaj wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Trzeba dopilnować to, co robi Krzysztof Bzdyl, czyli kwestii zarzutów wobec funkcjonariuszy. I trzeba również złożyć wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia wszystkim tym osobom, które były represjonowane. A tu szereg osób było zatrzymanych, przewróconych, skopanych. Wszystkie te osoby, które były poddane represjom, w wyniku dzisiejszego prawomocnego wyroku otwiera się droga do zadośćuczynienia. Jak się wygra zadośćuczynienie, to się występuje do Skarbu Państwa o potrącenie z poborów temu funkcjonariuszowi, który złamał prawo. Czyli trzeba konkretnie powiedzieć, że pan Rudnik, czy też sędzia, czy prokurator, konkretnie kto naruszył nasze dobra. A myśmy tu te dobra utracili, bo przecież trzeba było tu jeździć, walczyć. Są to koszty, ludzie się zwalniali z pracy, koszty przejazdu i tak dalej. To wszystko trzeba teraz im wygarnąć i pokazać, jak zajmowali się sprawami, które no dawno powinny być załatwione, a tylko się nas nęka i próbuje się nas odwieść od no, zmiany Polski, bo przecież oni nam zajmują czas, żebyśmy się nie zajmowali tym, co jest najważniejsze. Przecież najważniejsze nie są pomniki stalinowskie. Najważniejsze to są stalinowcy siedzący w urzędach. Stalinowscy prokuratorzy, stalinowscy policjanci, stalinowscy sędziowie, stalinowscy funkcjonariusze ubecy w służbach specjalnych. To jest to, czym my się musimy zajmować. Ja niestety jeszcze się teraz chwilowo zajmujemy tymi truchłami. Także wielki sukces. Bardzo za to Państwu dziękuję. Myślę, że będą kolejne przemówienia, może jakiś przerywnik muzyczny, kolega Zamoyski nam, tak? Zaraz ci damy głos, tylko puścimy przerywę. Kłamstwami karmił równej barwi armii, pośmieniły się układy, jeszcze są polskie ślady. Hej, 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 co koły na nich zdajcie łotry i matowy, goni, goni, goni z pomnika bolszewika. Po miasteczkach i dzielnicach czasem zdarzy się tablica. Cóż tam był PRL-u, a może ludzowa wielu. Ej, 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 co były na nich dziali zelotu i matony. No, 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 o naszych sprawach. Bo w sądzie wygrywamy, to prawda, kolejne sprawy wygrywamy, albo nas uniewinniają, albo umarzają sprawę, to jest wygrana. Natomiast muszę powiedzieć, że policja to jest taka twierdza, gdzie te złogi komunistyczne są usadowione bardzo mocno i prokuratura. Bo policja dalej kieruje te sprawy do sądu oskarżenia przeciwko nam. Natomiast prokuratura ze swojej strony skierowała sprawy przeciwko tym, którzy podpisują pisma porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w sprawie ukarania Marka Rudnika. Czyli w tej chwili prokuratura z Limanowej wezwała sekretarza porozumienia na przesłuchanie i ma zjawić się w tej prokuraturze w piątek, czyli fakt popierania naszych
naszej działalności patriotycznej i fakt ujmowania się za nami spowodował, że prokuratura wzywa ich na przesłuchanie. Po co? To można się tylko domyśleć, że te złogi komunistyczne wywierają tam naciski, żeby nas zastraszyć i zamęczyć. No takie rzeczy im się na pewno nie udadzą, bo ja mam nadzieję, że prokuratura z powrotem zostanie podporządkowana Ministerstwu Sprawiedliwości i nie będzie wyczyniać sama to co chce. Rzeczy idą w dobrym kierunku dla Polski i dla narodu polskiego. Więc tu możemy się spodziewać tego, że będzie uchwalona ustawa, że my będziemy mogli zająć się sprawami innymi, też ważnymi dla Polski. Natomiast te sprawy wszystkich reliktów komunistycznych zostaną załatwione jedną ustawą i samorządy lokalne zostaną zobowiązane do usunięcia ich. Nie będzie tutaj żadnej dwuznaczności w przepisach. Mamy w Polsce demokrację. Pan prokurator ma rację. Demokracja jest. Ale gdzie? Niesiołowski na ulicy bije dziennikarzy. Miana pryska z pryska odsływa pod twarzy. Niech on pani nóż w odstępniu zastrzega go tonek. Bo cię na tą stronę czy weźmie ktoś. Przede wszystkim chciałam pogratulować waszej grupie zwycięstwa. Życzę wszystkich sukcesów w tych sprawach i również powodzenia w przyszłości. Ja natomiast zapraszam, zgadzam się zupełnie z wami, że nie powinno nie być tego miejsca, żeby was, na was nagonkę robili, bo tym powinna się zająć władza sądecka i 25 lat temu pomnik powinien być usunięty. Prezydent Nowak powinien przypilnować przez dwie kadencje. Nie zrobił tego. Zastanawiam się, dlaczego tego nie zrobił. Widocznie miał jakieś powody, o których my nie wiemy. Przynajmniej ja nie wiem. Więc chciałam was zaprosić do dzisiejszej akcji pod ratusz, ponieważ chciałabym zrobić akcję śmieciową, ponieważ ratusz odmówił usunięcia zielonych odpadów z domów prywatnych w listopadzie, bo regulamin Rady Miasta nie pozwala. Tylko ciekawa jestem, dlaczego jest taki regulamin, kiedy liście z drzew jeszcze spadają w listopadzie. I oczywiście rada dla mieszkańców jest taka przez ratusz, żeby odwozili liście na wysypisko w prywatnych samochodach. Ja radzę Radzie Miasta wywieźć ich regulamin samochodem prywatnym na wysypisko w Zabełczu. Dziękuję. Proszę państwa, kierownik bolszewicki smaży sąd sam złożony ze zbrodniarzy i rośnie stopień sowieckości. Ale niestety cała Rada Miasta i wtedy obecni przedstawiciele, czyli pan prezydent, zarząd miasta, nie rozebrali pomnika radzieckiego. Także nie można zrzucić tylko na jednego Nowaka, ponieważ przed nim był Igwisz i Czerwiński, prawda? Była możliwość w tym momencie wyrzucenia. Bardzo dużo w Polsce wtedy tablic poleciało. Tu stoi Wodek Olszewski. Oddaję mu jeszcze mikrofon, niech powie na ten temat. No może troszkę historii, proszę państwa. Tak, okręg podhalański Konfederacji Polskiej Niepodległej, jak i Związku Strzeleckiego Strzelec
Były to nasze inicjatywy. Tutaj nie było siły politycznej, były wszystkie partie posolidarnościowe, była Solidarność. Tych tematów nie podnosili. Nie widzieli problemu, który może powstać. Przecież ten problem zakłóca naszą komunikację społeczną. Utrudnia prowadzenia polityki historycznej. Wręcz doprowadza do schizofrenii politycznej, bo przecież wy byliście na manifestacjach. Po jednej stronie żeśmy protestowali przed tym pomnikiem, obeliskiem Sowietów, gdzie nawet nie było napisane, bo raczej wszędzie możemy spotkać, że oni walczyli o wolność Polski. Tam nie było. Tam było za naszą fachowską rodziną, sowiecki, ponieważ ten komendant ówczesny, tak jak wiele sowieckich dygnitarzy, generałów, chodził wiecznie pijany. I kiedy on narzucił budowanie tego pomnika, ach, niech tak będzie, bo to i tak będzie jedność kiedyś. Tak miało być. To tylko była chwila tam, kiedy miały być te kraje typu satelitarnego. Kiedyś miał być jeden wielki Związek Sowiecki o Atlantyku. Przecież to jest w pismach wielu ideologów, to nic nie odkrywamy tutaj, no niestety. Ale mówię o tej schizofrenii politycznej. Po drugiej stronie mieliście pomnik już pułkownika Narcyza Wiatra. Tam na tym cmentarzyku, zamordowanego przez nich. Dowódcę chyba śląskiego i krakowskiego okręgu batalionów chłopskich. I tej historii bardzo tutaj kolega z KPN-u powiedział, że to nie tylko prezydent Nowak, który ponoć jest z formacji niepodległościowych. Byli inni prezydenci, którzy uważali się za niepodległościowców, wywodzili się z Solidarności. Była kilka rad w ratuszu, gdzie była większość ludzi z formacji solidarnościowej, PC i tych innych, jak chyba Wyborcza Akcja Katolicka, tak. Nie reagowali. Rozmawialiśmy z nimi prywatnie, prosiliśmy, wysyłaliśmy pisma. W sprawie wyrwania tablicy, którą usunęliśmy z komendy wojewódzkiej poświęconą Ubecji, pisaliśmy chyba kilka razy pisma. Nie reagowali, więc ponieważ było to w naszych możliwościach technicznych, usunęliśmy ją. Do tego pomnika nie mogliśmy usunąć, ale tyle prezydentów mogło to zrobić. To nie 15 lat, jak zaznaczył Adam. To jest 23 lata. 23 lata. Ja tylko tu do nas chciałbym jeszcze raz uwypuklić, jaka to jest ważna sprawa. Zwłaszcza w tej chwili zabrudzania historii naszej, zniekształcania. Wszyscy na pewno widzieliśmy wywiad przeprowadzany z rosyjskim ambasadorem. To przecież ten człowiek oskarżył Polskę o wywołanie II wojny światowej. Polaków się zaczyna oskarżać. Byliśmy największą ofiarą tej wojny, a nas się zaczyna oskarżać. No, na szczęście to było już takie przegięcie tego pana, że aktualny ten rząd wezwał tego pana i sprostował to ten pan. Ale to będzie powtarzane. To będzie, jeżeli nie będzie reakcji, jeżeli nie będzie prawidłowej polityki historycznej, szukania prawdy, to co jest najcenniejsze, to już od filozofów greckich, że tylko prawda jest ciekawa, ale prawda również oburza.
oburza, to będziemy mieli ciągle z tym kłopoty. Tych spraw jeszcze w Polsce jest więcej. Takie pomniki jeszcze są rozrzucone. Są jeszcze nazwy. Są jeszcze kłamstwa. My, Polacy, którzy mamy wielką admirację dla zmarłych. I my nie dzielimy zmarłych na złych. Zmarły jest zmarły. Wszyscy już są wtedy równi wobec Boga. Ale nawet na tych cmentarzach niektórych widzę kłamstwo. Kłamstwo. Bo może być pisać, oni zginęli w Polsce, ale nie zginęli za Polskę. A my dalej się z tym spotykamy. I dalej się z tym będziemy borykać. Dziękuję Państwu. Thank you.